No hej, tu Kasia Zaręba. Zapraszam Cię na dzisiejszy zestaw ćwiczeń na brzuch. Wzmocnimy mięśnie brzucha. Dzięki nim tkanka tłuszczowa może być spalana 24 godziny na dobę. Do ćwiczeń wykorzystamy i gumy oporowe minibands, i ślizgacze. Będą to super ciekawe, skuteczne i myślę, że też przyjemne ćwiczenia. Więc zapraszam. Dodam tylko, że jeśli jeszcze nie masz ani gum oporowych, ani ślizgaczy, możesz zamówić sobie je w moim sklepie jestforma.pl, tak jak i między innymi ciuchy, które dzisiaj mam na sobie. No to zaczynamy. Zaczniemy sobie od takich kroków do nieba, można powiedzieć. Od takich niby scyzoryków pionowych. Zakładamy sobie gumę na kostki, opieramy się na przedramionach, tutaj rękami możemy sobie przytrzymywać biodra i robimy kroki w górę. 4 i 4 w dół. Coraz wyżej i coraz niżej. Nie wypinamy części lędźwiowej kręgosłupa, o, nie robimy czegoś takiego, tylko staramy się docisnąć plecy do ziemi i przy tym chodzimy. Góra i dół. Góra i dół. Nogami też pamiętaj, żeby naciągać tą gumę na zewnątrz, nie tylko w górę i w dół, ponieważ dzięki temu guma nie będzie się zsuwać. I chodzimy sobie pół minuty. Palce obciągnięte. Wdech nosem. Wydech ustami. Pchaj brzuchem do dłoni. Oddychaj. Jeszcze raz w górę. W dół. I kolejne ćwiczenie. Super. Teraz zrobimy sobie ćwiczenie ze ślizgaczami. Kładziemy sobie nogi na ślizgacze. Chodzi o to, żeby sylwetka była nie prostej, ale nie wyginamy się za bardzo tak, ani za bardzo tak, tylko staramy się mieć tą sylwetkę nie prostej. Otwieramy nogi i zamykamy. I to jest lekcja dla osób mniej zaawansowanych, a dla bardziej zaawansowanych, tych, które mają ten brzuch troszkę silniejszy, tych, którym też waga na to pozwala. Robimy to w planku. Sylwetka płynie prostej. Otwieramy i zamykamy. Brzuch twardy jak skała. Plecy napięte. Patrzymy się albo na wprost, albo w podłogę. I lecimy 30 sekund. Oddychamy. Wdech nosem. Wydech ustami. Świetnie. Teraz robimy sobie ćwiczenie niepopularne, zupełnie niepopularne. Nawet nie wiem, czy ja go nie wymyśliłam. To ćwiczenie w ogóle nie wygląda jak ćwiczenie na mięśnie brzucha. Siedzimy albo w siedzie skrzyżnym, albo w siedzie japońskim. Gumę mamy u góry i będziemy robić taki ruch, ale uwaga, taki ruch można robić, na przykład otwierając tylko rękę, a nie o to nam chodzi. Dzisiaj pracujemy brzuchem, nie rękami, nie barkami, nie plecami. Więc to jest, tutaj jest wszystko sztywne. I ta ręka, nie ręka właśnie, brzuch ciągnie w prawą stronę. To jest mały ruch. Wcale nie lecimy do daleko z tą gumą, nie otwieramy jej za bardzo, nie naciągamy jej za bardzo, ale brzuch pracuje mega mocno. Ryka jest jakby przedłużeniem naszego tłowia. Ta ryka, a ta się nie rusza. Robimy sobie 15 takich powtórzeń na jedną stronę.
Wdech nosem i wdech ustami teraz. Wydech ustami, mocny wydech ustami, kiedy robimy zdjęcia. Plecy wyprostowane, nie gapimy się. Świetnie. I druga strona. Siłą rzeczy będziesz tutaj czuć pewnie ręce jako taki dodatkowy bonus. Przede wszystkim pracuje brzuch. Mocny wydech. Ostatnie trzy powtórzenia. Świetnie. I ostatnie ćwiczenie w tej serii ze ślizgaczami. Ślizgacze pod stopy. Opieram się tutaj z tyłu na rękach, sylwetka w pozycji wyjściowej linii prostej. I obie nogi przysuwamy do boku. Znowu wracamy. I na drugą stronę. Pół minuty. Świetnie. Dłonie pod barkami. I zawsze wracamy do linii prostej. Mocno przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Ostatnie sekundy. I koniec pierwszej serii. Pierwsza seria za nami. Zrób sobie teraz od pół minuty do minuty przerwy i powtórz całość jeszcze co najmniej dwa razy, a maksymalnie pięć. I wtedy wydaje mi się, że będziesz miała naprawdę z głowy cały porządny trening na brzuch. Po całym treningu zrób sobie rozciąganie, czyli foczkę lub mostek. I takie rozciąganie brzucha oczywiście też możesz robić w przerwach pomiędzy seriami. Mam nadzieję, że ten zestaw Ci się podobał. Koniecznie daj znać w komentarzu, które ćwiczenie było dla Ciebie największym wyzwaniem. A jeśli pokazałam tutaj dla Ciebie jakieś kompletnie nowe ćwiczenie, też daj znać. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, Facebooka, do mojego sklepu jest forma.pl, gdzie ostatnio pojawiły się też suplementy, które mogą Ci pomóc szybciej uzyskać wymarzone efekty. Wszystkie linki jak zwykle masz w opisie pod filmem. Życzę Ci udanych kolejnych serii. Daj czadu. Widzimy się za niedługo. Pa, pa.